Cześć, teraz w kolejnym odcinku z Krwi i Wina na moim kanale. No i dziś będę robił kolejny wykrzyknik. No i dziś ten wykrzyknik będzie takim wykrzyknikiem, którego w ogóle jeszcze w poprzednim filmie nie było w planach. Gdyż tutaj w pałacu w Beauclair pojawił mi się zupełnie nowy wykrzyknik, którego wcześniej nie było, a moje plany były takie, żeby iść po prostu od góry miasta w dół z tymi wykrzyknikami. I poprzedni wykrzyknik jakoś, jak wykonywałem bardzo ciekawe zadanie z portretem Graal, to zaraz wam go pokażę, było tutaj, potem miałem robić tu, potem tu, potem tu. No ale jednak po pojawieniu się tego wykrzyknika, dziś właśnie za niego się zabiorę. Jeśli nie wiecie o jakim portrecie Geralta mówię, to jest to... Aha, czemu tu nie wisi? Powieszałem go już tutaj, nie wiem co się stało, ale to jest ten portret, bardzo fajny. Dopełnia całkowicie już tą winnicę. No i już tu na stałe w tym miejscu zawiesić. Mam nadzieję, że więcej już mi stąd nie zniknie. Naprawdę mam taką nadzieję. No i dobra. No to będzie się trzeba przenieść do pałacu w Beauclair. Bo to jest jakby dalej miasto, więc można tak to uznać. No i zobaczymy, co tam chcą ode mnie w pałacu. Dobra, gdzie my to mamy? Tutaj. O nie, to będzie na tej wyżyce, teraz są jacyś ludzie, więc muszę pójść tędy. W ogóle jakieś bardzo ciekawe i ładne miejsce widzę, no. O, zobaczcie. Witaj, Wiedźminie. Widzę, że wszystko w porządku. Owszem. Dzięki jeszcze raz, Geralt. Nie zauważyłeś żadnych zmian na ciele? Żadnych niepokojących symptomów? No, jakby tu powiedzieć... wyrosło mi trochę piór. Takiego jakby puchu właściwie. W którym miejscu? Co ci będę mówił? To mało przeszkadza. Mnie tam się podoba. Cóż, życzę wam szczęścia, gołąbeczki. No i to był Guillaume i Wien. Ciekawie bardzo było ich znowu móc spotkać. Szkoda tylko wielka, że to zadanie było tak straszliwie krótkie. No ale tak, pojawiły się jakieś nowe wpisy o tych postaciach, więc to wam jeszcze pokażę. Co tutaj o nich zostało napisane. Guillaume, tutaj go mamy. No i tutaj ostatni wpis jest chyba ten. Historia Guillauma i Vivienne znalazła szczęśliwy koniec. Geralt spotkał ich razem w Beauclair. Okazało się, że Guillaumowi wyrosło trochę piór w dziwnych miejscach na ciele. Vivienne jednak uważała je za dość atrakcyjne. No a zobaczmy, czy u Vivienne to samo będzie pisało, czy jakaś inna informacja, bo tutaj nie wiem, ale coś się spodziewałem, że mogli napisać to samo. Tutaj ona jest. E,
nieco innego. Guillaume i Vivien zbliżyli się do siebie. Przeniesiona klątwa spowodowała, że rycerzowi zaczęły rosnąć pióra w dziwnych miejscach na ciele, lecz nie przeszkadzało mu to. Vivien uważała zaś je za całkiem sympatyczne. Dobrze, więc... praktycznie napisali to samo, tyle że w innych słowach do tych dwóch postaci. Tak w ogóle zauważyłem, że to są chyba prawdopodobnie jedyne postacie. Nie wiem, być może jeszcze jakieś są. Ale jedne z jedynych postaci z misji pobocznych, które dostały wpisy do glosariusza. I to dość spore, pokaźne. Według mnie powinny każde postacie z misji pobocznych podostawać takie opisy. Byłoby, myślę, tych postaci ze dwa razy tyle spokojnie. Coś takiego powinno się stać. Być może w nowej wersji Wiedźmina na PlayStation 5 takie rzeczy zostaną udoskonalone, jak na przykład to. Zobaczcie, jak tu fajnie widać teraz Beauclair z tego miejsca. No i myślę, że bym sobie podbiegł jeszcze w tym filmie pod następne zadanie, którego już nie będę robił, bo chciałem naprawdę te wykrzykniki po jednym na film zachować, bo już naprawdę tego zostało bardzo, bardzo mało i tak naprawdę będziemy się już niestety zbliżać do końca całego Wiedźmina, więc wszystko co tutaj tylko jest chcę wycisnąć jak najbardziej się da tylko, żeby po prostu za szybko tego nie skończyć, tej pięknej gry. Więc podbiegnę sobie pod następny wykrzyknik jeszcze w tym filmie, żeby już w następnym móc sobie od razu się za niego zabierać. Myślę, że gdzieś tam podbiegnę. Płotki w sumie tutaj nawet nie trzeba, gdyż po mieście i tak nie wolno nią jeździć z dużą prędkością, więc tak naprawdę nic by mi to nie dało. No i dobra, do następnego wykrzyknika udam się już w następnym filmie, a w tym niezwykle krótkim odcinku z krwi wina byłoby to już na tyle i cześć.